Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, witam się z wami wyjątkowo w menu głównym, wyjątkowo nagrywam to później, ponieważ były jakieś problemy techniczne na materiale i niestety się coś popsuło. Popsuło się, ponieważ nie będziecie widzieli typowego wejścia do ruin, tak jak było to zapowiadane, tylko to jak już przez nie przejdę, jak już będę tam tak naprawdę w środku, w dolince, szła sobie dalej. Spowodowane jest to tym, że jakimś cudem OBS po prostu nie przechwycił tego obrazu i się zlagował przez około 1,5 minuty. Mamy szczęście, że jakoś bardzo to nie wpłynęło na wszystko, ale jednak był to jakiś tam problem. Więc tak tylko informuję. Nie straciliście dużo, dosłownie przeszłam przez ten tunel, tam wyszłam do dolinki, były tam zębacze i już się spotykamy w momencie, kiedy ja te zębacze tak naprawdę biję, ale chcę, żebyście to wiedzieli, że no to nie do końca miało tak wyglądać, ale no mamy ten plus, że dużo nie straciliśmy. Także ja już was zapraszam na odcinek, mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Może tak być jeszcze w kolejnych odcinkach, ponieważ nagrywałam ciągiem 4 odcinki pod rząd, więc kto wie, być może tam się też coś popsuło. Postaram się to naprawić od odcinku 33, jeżeli by się nie udało, ponieważ mam aktualnie do 32 nagrane. Ale dobra, już nie przedłużam, moi drodzy, także bardzo was za to przepraszam i mam nadzieję, że wam to nie popsuje odbioru z oglądania. No i co? Ja lecę się szykować, montować dla was ten film, szykować się na uczelnię i co? I życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i zapraszam was na odcinek. Cześć! Tu został jakiś pojedynczy zębat tylko. Jak widzicie, nie ma czym się martwić. Do starych ruin. Dobrze, no to sprawdzamy te stare ruiny. Tu można gdzieś wejść. Znaczy chciałabym, ale gra mi nie daje. Dobra, najwyżej nam się ten goblin spierdzieli. No, powiem wam, że bardzo fajne miejsce, bo tutaj trzeba trochę pomyśleć, jak się ma chodzić. Siema, goblinie. Tak. No nie, niestety tam są dalej te 3 golemy. To jest najgorsze, co ci twórcy mogli tego moda zrobić, wiecie? Dobra, tam się nie dostanę. Znaczy się w sumie się dostanę. Znaczy ogólnie tu jest zawsze problem, bo jak widzicie, tutaj trzeba opuścić mostek, a opuszcza się go od drugiej strony, więc trzeba tamtędy się dostać. Więc musimy się niestety stąd wycofać. To jest dosyć tak dziwacznie pomyślane. Ta eksploracja tego miejsca. No dobra, wlazłam. To naprawdę cudownie. Trzeba będzie zeskoczyć tutaj. Oła. Ale się wywaliłam na własną twarz. No. Dobra. Trochę sobie teraz powalczymy bez tej tarczy. Bo z nią jest fajnie, ale nie trzeba z niej korzystać non-stop, prawda? Lewo, nie. Prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. O, piękne sreberka. Chodźmy w takim razie dalej. Dzień dobry, witam goblina. I tak, możemy iść teraz przez mostek tędy. Możemy też zobaczyć, co jest tutaj. Jest 5 drzewa.
No i to wszystko w sumie. A, no i to miejsce już chyba kojarzymy, prawda? Tam był nasz pastuszek. Tak naprawdę można by się było postarać nawet do niego tędy przedostać. Ale to nie jest nasz cel. Naszym celem jest dostać się na drugi koniec jakby tego mostu. Powiem wam, że tutaj naprawdę trzeba pokombinować. Bo na pierwszy rzut oka w ogóle nie wiadomo, jak wejść tam do tego miejsca, gdzie potrzeba. Gorzej, że nawet jak tam wejdziemy, to właśnie tam golemy na nas czekają i to jest bardzo bez sensu rzecz. Taka strasznie kiczowata, jak dla mnie. Ta. Dobra, jesteśmy tutaj. I tamtędy się jakoś przedostaniemy, ale jeszcze sprawdzimy sobie najpierw ten cypelek. Tutaj widzę, że nic nie ma. A szkoda bardzo. No, gościu wsta... Nie. No proszę cię. No, wiedziałam, że dasz radę. Jak nie możesz zapisać stanu gry? Oczywiście, że mogę. No, jak widać, wleźliśmy sobie tutaj na skałę. Taki był plan zresztą. I teraz sobie ładnie, pięknie zejdziemy tędy. Jak widać, tam już goblin szaleje. Dzień dobry. No i co? Jesteśmy w ruinach. Czy ja mam lokatorka włączonego? Mam. Bo tak jakoś dziwnie. No i teraz będą najgorsze schody. Bo jesteśmy w środku. A tam są w środku trzy golemy. Nie pytajcie, kto to wymyślił, bo nie ja. To jest najgłupsze, co może być. Ile mam strzał? Powinno mi wystarczyć tyle, ile ich mam. Jeżeli będziemy ładnie trafiać. Dobra, biegnie już za mną. Aha, ty się zwaliłeś na dół. Nie wiem, czy to dobrze. Nie do końca mam problem cię teraz trafić. Będziemy tak... No nie. Znaczy nie wiem, czy tędy nie było po prostu najlepiej. No nie. Masakra. Nie chcę tam do niego spadać. Wiecie, a najgorsze jest to, że właśnie... Ej, widzisz mnie? No chodź. Golem jest ślepy. Okej, drugi się spierdzielił. W sumie jak dla mnie może być. A tamten się spierdzielił jeszcze niżej. Dobra. To z jednym już sobie tutaj poradzę, na pewno. W sensie, wy nie pytajcie, co ja robię. Jakby ta gra to robi za mnie. Ona po prostu psuje ludziom życie. A ja zapomniałam, że ja teraz mogę lewo-prawo machać na tego golema. No tak. Tamto niech sobie tam tańczą, mam to gdzieś. Chodź tu, golemie.
teraz będziemy się cyrtolić. Standardowo. Nie bójcie się, tamte sobie pokonamy prędzej czy później. Nie! Nie! Wstawaj! Mordo! Nie! F12. Nienawidzę. A może go też wywabię go? Co? Chodź tu, kolega. O. Z tobą się udało, nie spadłeś. Nie! Nie! No nie! Przynajmniej ja nie spadłam. Jezu, wybaczcie moje krzyki, ale to jest... Co się tutaj stało teraz, to jest powalone bardzo. O, jak widzicie, bardzo fajnie działa z łuku. Szczególnie jak on się przybaguje i nie potrafi przejść przez ten mostek. To była moja metoda na te golemy. Znaczy ja wiem, dlaczego one tutaj są, bo twórcy są tacy, no jak nie masz jeszcze serduszek, to masz możliwość znaleźć. Bo masz na czym. Ale to jest bez sensu, powinni to przewidzieć, że te golemy się pojawiają, jak ty faktycznie tych serc nie masz. A nie, że ty je masz i one ci życie utrudniają. Tamte dwa widzę, że na dół se spadły. No, powiem tak, na razie się nimi przejmować nie mam zamiaru. Ponieważ mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Dobra, sprawdzamy, co my tutaj mamy. Pióro do pisania. Jest kapliczka. Teleport do starej świątyni. Pulpit. Czytaj. Rozumiem. W sensie myślę, że sobie zejdę do tych golemów i tak je pokonamy, żeby nie było. Eliksir ducha znalazłam. Proszę mi to dać, jak najszybciej. Super, do życia by mi się przydał bardziej. No ale i tak jest dobrze. Zbiór wiedzy. Podręcznik o magii i kroniki Tamory 5. O Matko Święta. Dobra, czytamy po kolei. Zbiór wiedzy. Dodatkowy expik. Podręcznik o magii, dużo wiedzy magicznej. Rozumiem. I kroniki Tamory 5. Jeśli tamtym razem spokojne życie na Tamorze zakłócili piraci, to tym razem wszystkich nieszczęść wyspie przysporzyli orkowie, których statki stały się prawdziwym postrachem morza wokół Myrtany. Zadaniem kronik nie jest rozważanie tego, dlaczego flota królewska uległa flocie orków, tym niech zajmą się inni. Faktem pozostaje to, że w wielu bitwach orkowie pokonali naszą flotę, miażdżąc ją i zarazem przerywali handel między wyspami. Statki handlowe zaczęły unikać niepewnego regionu, a wojna na lądzie doprowadziła do tego, że garnizon Tamory i wielu mieszkańców udało się tam, żeby pomóc wojskom króla. Wszystko to doprowadziło do demonstracji i zamieszek wśród pozostałych mieszkańców wyspy, ponieważ oni, należy zaznaczyć, że nie bez powodu, czuli się opuszczeni i zostawieni na pastwę losu. Na tym kończę, ponieważ jako osobisty skryba Lorda Waltera zmuszony jestem mu towarzyszyć. Odtąd pisaniem kronik Tamory zajmuje się inny kronikarz, Lucjusz Ardejski. Tak, i oto tym sposobem mamy kroniki Myrtany. Boże, kroniki Tamory zakończone. Kroniki Myrtany. Jezu, to jest mod. Przechodziliśmy go. Lepiej, w sensie on jest tak fajny, że lepiej go nie kończyć. Wymagał z Zeinosa albo koszt 1000 monet. Niestety nie wiem, skąd znaleźł Zeinosa, bo jakbym wiedziała, to bym pewnie je znalazła, bo to trochę ciekawsza rzecz. Dobra, gasimy pochodnie. Ja sobie zejdę do tych gamoni tam na dole. Żeby mieć ich z głowy. Te golemiarze, zadymiarze. Możliwe, że się troszeczkę nawet poobijały. Byłoby mi to na rękę. No, ten już mi idzie wpierdzielić.
a mnie rozebrało z broni. Gdzie ty jesteś? Mogłabym cię ustrzelić może, nie? A, drugi jest w wodzie. Pięknie. Pięknie, kurwa, pięknie. Jakby to Talar powiedział. Aha. Nie, zaraz. Jesteś zablokowany czy odblokowany? Nie, no dobra. To się rozprawimy tak. Co tam, moi drodzy, u was? Nagrywam kolejny odcinek z rzędu. Ach, taki wieczór sobotni. Pouczyłam się trochę na egzamin wcześniej. Zrobiłam bazę danych na technologię informacyjną. I w sumie... Nie, nie, błagam, się odbagował, nie? Kurwa mać, no! Nie! Mordo! Panie! Tak, zrobiłam bazę danych. Trafię? Trafiam w niego, dobra. Okej. Okay. Aha. Dobra, dużo fajniej się bije z golemami, jednak jak się nie ma, wiecie, tej tarczy. Bo one jednak wtedy obrywają większą część obrażeń. Więc to jest jednak dobra rzecz. Zapiszemy się. No dawaj. No, stary. Dziękuję bardzo. Sól kamienna, dzięki. Tamtego już wykończymy z łuku, bo on jest w wodzie. Nie wylezie raczej stąd. O Boziu. Dobra, także zrobiłam sporo rzeczy. Poszukałam też artykułów na efektywne wyszukiwanie do projektu grupowego. Także już jest bardzo przyjemnie. Jutro się muszę uczyć na egzamin na poniedziałek. I w sumie na wtorek też. No i tak podjęłam decyzję, bo na początku chciałam większość zdać jakby w tym terminie zerowym. Znaczy większość. 3 egzaminy chciałam zdać, ostatecznie zdaję tylko 2. I ostatecznie mam jeden egzamin w drugim tygodniu sesji, więc jest naprawdę dobrze. O Jezus. Mogę szybciej cię pokonać, czy nie za bardzo? Wiecie, ja z prostej przyczyny pokonuję te golemy. Moglibyście powiedzieć, ale przecież olej to już tutaj nie wrócisz, to tylko trochę chodzącego expa. Powiem wam tak. W kolejnym rozdziale, czy nawet jakbym później chciała się przeteleportować gdzieś tutaj w okolice, korzystając z tej świątyni, to potem będę miała problem, ponieważ no, ten golem mi wyskoczy na ryj, jak się przeteleportuje do świątyni Innosa. A tak to jak go teraz pokonam, to będę miała święty spokój. Znaczy pominę fakt, że on tańczy przez pół wyspy. Ja go trafić nie mogę. I marnuję strzały. No ale to już inna inszość. Kurde, mogłabym cię trafiać. Możesz się tak nie ruszać. No, także tak to właśnie, moi drodzy, wygląda. Żyję sobie na cateringu dietetycznym aktualnie. Czytajcie, nie gotuję. Dosłownie odpoczywam. Może za niedługo będę miała więcej czasu, żeby chociażby w domu posprzątać, bo jest taki syf. No coś czuję, że to będzie rekord i będę sprzątała po miesiącu ostatecznie. Znaczy nawet planowałam dzisiaj trochę coś posprzątać, ale tak jakoś mi się to nie udało. Chociaż kto wie, może jeszcze sobie posprzątam przed pójściem spać, po prostu łazienkę. Nie wiem. Dobra. Mamy wszystkie rzeczy, możemy stąd spadać.
Zaraz, ja wbiłam poziom, nie? Tak jest. Moglibyśmy sobie próg zręczności przeskoczyć, więc może na południową plażę byśmy się teleportowali. I nauczymy się zręczności. Jak już przeskoczymy próg, to potem będę trzymała punkty typowo chyba już na mikstury. Że o tym nie wiesz. Zręczność. Sam by na to nie wpadł. Dobrze. Dobra, ładnie. I mamy teraz równą ilość, ale z siły mamy dużo więcej bonusów. I tak nikt nie słucha. Aha, bo ja do Garnota znowu potrzebuję iść. Jezu. Zapominam o tym, że on nas wywala ze statku. Mnie to i tak. Dobrze. Ej. Takie pytanie. A nie, dobra, bo nam zostały te właśnie typowo. Stamler nam został na Tamorze. No tak. Teleportacja. Mapa. Może najpierw. Wieża strażnicza, cmentarzysko, obóz. Obóz myśliwych, kamienny krąg. To z tej chaty chyba nie będzie tragedii. Chociaż myślę, że chyba lepiej z miasta. Teleportacja do miasta. Jest godzina 17, więc się kimniemy do świtu. Żeby nas noc nie zastała. W sumie to tak sobie myślę, że chyba w kolejnym odcinku to będziemy z Tamory wypływać. Wynocha z mojego łóżka! Bo dzisiaj ogarniemy tego Stamlera. No, ogarniemy tego Stamlera na bank. Ej, no całkiem spoko, w sensie cieszę się. Ogarniemy Stamlera. Został nam ten skarb, który jest zakopany. I ewentualnie dozbierać jeszcze jakieś stałe rośliny, jeżeli nie zebrałam, bo nie jestem pewna niestety, czy wzięłam wszystko. Trzeba. Dobra, teraz mapa, żebym się nie pomyliła, jak mam iść. Chyba dobrze idziemy, bo tutaj na ten kamienny krąg się jakoś trochę inaczej szło. Czy mi się źle wydaje? Nie szło się tędy przypadkiem? Nie. Wiecie, niestety nie pamiętam. I to jest ten problem. Nie, nie wchodź do rzeki. O Jezus, kochany. Dobra, tutaj latały sobie te pszczółki. Tutaj szukaliśmy tego łuku chyba. Do starego cmentarzyska? Czy ja dobrze idę? Nie, bo mi się wydaje, że na kamienny krąg trzeba iść górą trochę, a potem dopiero zejść. Raz żeśmy tam nawet byli w okolicy, bo mi pokazywało, pamiętacie? Na znaczniku, jak tam zejść. Ja niestety nie pamiętam. Nie wiem, czy to nie było jakoś za tym obozem właśnie myśliwych. Jakoś tak dziwnie. O właśnie, bo tu jest taka... Nie. Chociaż tędy chyba też da się zejść. No, to nie jest chyba ta ścieżka taka idealna. Ale jest całkiem niezła. Dobra, miło. Dobra, jaszczureczki, dziczki. Jest bardzo miło.
Dobra, cofnijmy się troszkę. Możliwe, że coś ominęłam. A, no i super. I tutaj było to zejście na plażę, gdzie były te goblinki, piraci. Dobra, czyli jesteśmy we właściwym miejscu. Co tam się dzieje na dole? Tam jest plaża normalnie. Ale jaja. Nie wiedziałam. No, chodź tu. Myślę, że potem możemy zejść normalnie na tą plażę. Okej. Okay. Tu jest coś w tym. O, smoczy korzonek. Super. Szczaw królewski? Tak jest, szczaw królewski. To wydaje mi się, że mamy wszystkie rośliny. Mamy teleportację też. O nie! To już? To niedobrze, bo ja się nie zapisałam przed tym. Abrahasteł Emrator. Kto mnie wezwał? Ja, nie znam cię. Czego chcesz od Abrahasa? Jestem tu, żeby zdjąć ci klątwę Bertolda. Masz na myśli Stamlera. Ha. I jak chcesz to osiągnąć? Zabiję cię. Ty. Marny człowieczyna. Ahahaha. Co ty możesz zrobić duchowi? Ahaha. Nic. Z pomocą błogosławionego ostrza położę kres twojemu istnieniu. Co? Błogosławione ostrze. GHRRR. I tak ci to nie pomoże. Umieraj, marny człowieku. Dobra, bo ja pamiętam, że typ jest odpalony fest. No właśnie. No właśnie. Ej. To nie będzie takie proste. Szczególnie, gdy się nie ruszę. Szczególnie, gdy się nie ma w ogóle HP. A nie, ja mam full HP. Niedobrze. Chyba zbugowałam chłopa. Ale to dobrze, ja go mogę tak z łuku nawet wycelować. Może jak się zacznie leczyć w połowie. Ale do niego lepiej nie podchodzić, a ja strzał mam dużo. Ja se zaczekam nawet. Nie wiem, jaki on ma czar, ale jest przegięty, bo widzieliście, co mi zrobił. Dobra, tylko tam się nie odbaguj, okej? Okay? Bo tak sobie myślę, może mu czymś pierdzielne. Na przykład taką strzałą ognistą. Ła! Nie mogłam go tym w ogóle zaznaczyć. To niedobrze bardzo. To jednak chyba moja taktyka na łuk jest lepsza. O nie, on się odbugował teraz. Nie! Ej, to nie fair. Zajdę go od tyłu. Ej, poważnie. Ej no! Chryste, jak ty możesz mnie bić przez ścianę? Niedobrze. Okej, okay, udało się. Miał przy sobie kostur maga. Serce z golemów możemy sobie pozabierać. Dobra, roślina w skale mnie chyba nie interesuje. I to nie jedna nawet. Znaczy to są chyba rośliny, które się pojawią później, bo... są dwa smocze korzenie, które się pojawiają w tym samym miejscu później i to być może jest jeden z tych. Ojejku, dobra, to było intensywne. Ja bym na tą plażę się jeszcze chciała dostać, więc myślę, że tutaj jak zeskoczę, to trafię chyba do wody, nie?
Niedobrze, bo te jaszczurki są pod wodą. Uspokój się. Jedna z drugą. Dobra, miło. Chyba nie byłam na tej plaży w życiu. Coś leży na przykład? Nie. No ale dobra, ja mogę sobie tutaj podekspić jeszcze na tej plaży. Czyli co, wychodzi na to, że w kolejnym odcinku będziemy wypływać z Tamory. Sobie zakończymy standardowe questy. No, został nam ten skarb. Zostało nam też gra w kości. Ale ja tutaj kiedyś expo zostawiłam, nie wiedząc, że jest tutaj taka plaża. Dobra. Ładnie, kolejny poziom. Dobra. Tutaj pominęłam muszelkę. Też sobie będę chciała te rzeczy pootwierać wszystkie. Mi się wydaje, że to jest ta plaża, która mnie tam wyprowadzi jakoś przy bagnach. Od drugiej strony może. O, bardzo możliwe. No, chyba tak. Dobra, to chyba już jest ślepa uliczka, więc możemy wracać do Bruno i mu powiedzieć, chociaż nie, jeszcze zanim do Bruno, to musimy udać się na cmentarz przecież. I powiedzieć Stamlerowi, albo może lepiej powiedzieć Bertoldowi, że się udało. Wiecie co, odpalę pochodnie, bo nic nie widać. A może jednak jak prowadzimy z nim rozmowę, to by wypadało, żeby jednak coś widoczne było. Klątwa została zdjęta. Abraas jest martwy. Tak, czuję to. W końcu jestem wolny. Dziękuję ci. Życzę ci powodzenia. No i pięknie. No i fajnie. To co, zostawiamy pochodnie i wracamy do Bruno. Do zamku. W sprawie Stamlera. Tak, klątwa została zdjęta. Duch Stamlera jest wolny. Co ty mówisz? To niemożliwe. A jednak. Wszystko wskazuje, że właśnie tak jest. Hmm, cuda i dziwy. Ale jak patrzę na ciebie, to mam wrażenie, że mówisz prawdę. Cóż, jeśli tak, to należy jak najszybciej powiadomić o tym mieszkańców tej myi. Więc najlepiej będzie, jak pójdziesz do gospody i przekażesz te nowiny jej właścicielowi. A już on z pewnością się postara, żeby każdy człowiek na wyspie dowiedział się o tym wydarzeniu. No cóż, zanim zapomnę. Oto twoja nagroda. No i co? Przepraszam bardzo. Dobra, czyli musimy zakończyć tego questa jeszcze u tego karczmarza do miasta. Witam serdecznie. Ile ty potrzebujesz tego? 62 z ręki, ja mam chyba tyle, nie? Oczywiście. Jeszcze trzeba będzie wszystkich pookradać przed wypłynięciem, kogo się da. Udało się ZDJ-ąć i klątwę. Jaką klątwę? No przecież, Stamlera. Jego nieumarli już nikogo nie będą niepokoić. Dlaczego? Udało mi się go uwolnić. Tak. Już wszystko rozumiem, to taki żart. Haha. Człowieku, nie tak łatwo mnie oszukać, haha. Żart. Nie żartuję. Mówię poważnie. Och, daj spokój. Nie musisz tego ciągnąć. Czy ty masz mnie za durnia? Ledwo pojawiłeś się na naszej wyspie i od razu poradziłeś sobie z problemem, którego nie potrafili rozwiązać ludzie o wiele mądrzejsi od ciebie.
nie opowiadaj mi bajek. Jeśli mi nie wierzysz, twoja sprawa, ale naprawdę udało mi się zdjąć ci klątwę. Możesz przecież przejść się na cmentarz. Wystarczy tego. Nikomu nie pozwolę robić z siebie głupca. Jeszcze jedno słowo i zabronię ci pojawiać się w mojej karczmie. No to fajnie, widzę, się bawisz. Cześć, Wiktorek. Hej, ty. Wszystko w porządku. Niestety, nie mam złota, aby ci się odwdzięczyć. Bardzo mi przykro. Aha, no dobra, nawet nie o to mi chodziło. Chciałam zobaczyć, czy kogoś mogę pookradać. Jest taka Helena na przykład, dość ryzykowna kradzież, 63. Rubena, właśnie Ruben, ja mam list do ciebie, wiesz? Masz brata o imieniu Daniel. Tak, mam. A dlaczego o to pytasz? Dlatego, że znalazłem twojego brata. On nie żyje. Co? Daniel nie żyje. Tak. Miał przy sobie ten list. Więc był na bagnach. Tyle razy go ostrzegałem. Dlaczego mnie nie posłuchał? A zresztą, już za późno, by cokolwiek mówić. Dziękuję, że przyniosłeś mi ten list. Co robił twój brat na bagnach? Na bagnach. Nic takiego. Chciał dotrzeć do świątyni Innosa, znajdującej się za bagnem. Poszukiwał pewnej starej księgi. Widocznie to bardzo cenna księga, skoro był gotów dla niej zaryzykować swoim życiem. O jakiej księdze mowa? No cóż, o pewnej starej księdze. Jaka jej nazywa i o czym ona jest, nie wiem. Co? Nie wiesz, jakiej księgi szukał twój brat? Nie. A teraz, kiedy Daniel nie żyje, to wszystko nie ma już żadnego znaczenia. Znalazłem księgę w świątyni. Znalazłeś książkę. Jak się nazywa? To 5 tom, Kronik tej Mei. Ach tak. Więc to, Kroniki tej Mei, 5 tom. Tak, to ta księga. Jesteś pewien? Tak. Chcesz, abym ci ją oddał? Nie, zatrzymaj sobie. Ona mnie nie interesuje. W ogóle, to lepiej zapomnijmy o tym wszystkim. No, Ruben coś kręci, ogólnie rzecz biorąc. Później się tego dowiemy z czasem. Dobra, potrzebuję kogoś, nie wiem, okraść, coś zrobić? Halo, bo ktoś drzwi otworzył, dzień dobry. A to Berta otworzyła drzwi. Okej, Roberta chyba mogę jeszcze okraść. 68, to tak na styk. Szczerze mówiąc, to bym się wolała zapisać przed tą kradzieżą, bo mamy niby tyle, ale może się coś zmieniło i nie będę mogła nagle. Dobra, udało się. Co teraz by tutaj zrobić? Nie wiem w sumie. A, zakończyliśmy tego Stamlera, nie? A to co? A, Faring musimy szukać, okej. Okay. Zamieszki na Tamorze. No, te zamieszki to już chyba możemy skończyć, nie? Robimy w takim razie teleportację do zamku. No i pogadajmy z Bruno. Jeśli ty, Bruno, gubernator tej Mei, przysięgniesz wierność królowi Erchaobarowi, przyrzekamy bronić tej Mei przed każdym wrogiem, wszystkimi naszymi siłami. Dobra, dobra. Tu i teraz składam przysięgę wierności i posłuszeństwa królowi Erchaobarowi II, władcy Myrtany. Dobrze. Teraz powiedz mi, dokąd popłynęła flota orków i statki korsarzy? Skierowali się na wyspę Adarmos, dalej na wschód. No i serio, to wszystko było po to, naprawdę? Zamieszki to zakończymy na statku, cenna księga, zakopany skarb. Tak, i gra z miczem. No dobrze. Czy ja mam jakieś bronie orkowe? Nawet jeżeli mam, to mi to nic nie da, bo mam ich za mało. Z czego widzę, że nie mam, bo mogłabym mieć jedną, ale niestety się to nie udało. Dobrze, to co robimy? Może chodźmy sobie zagrać jeszcze w kości? Tak na szybko w sumie. Dlaczego by nie? Z tym skarbem mam bardzo duży problem, ponieważ nigdy nie wiem, gdzie konkretnie się znajduje ostatnia wiadomość i to jest najgorsze. Tak, do miasta. Która jest godzina w grze? 11:13. To mi troszeczkę nie pasuje.
To wiecie co, przejdziemy się. Zróbmy F10 i F12, bo widzę, że muzyka gdzieś zniknęła. Widzę, że dalej gdzieś zniknęła. O, jest. Dobra. Nieważne. Bo jest jedno miejsce, gdzie nas nie było i tam będzie prawdopodobnie pierwsza rzecz właśnie odnośnie tego skarbu. Nie muszę tego czytać ponownie, żeby to znaleźć. Mam tylko nadzieję, że ja dobrze idę. Musimy iść tak, jak idzie się na cmentarz. W sumie. Tak mniej więcej. Tu gdzieś powinno być fajne takie zejście, tylko że to chyba nie jest to. A może? Nie wiem, bo ja nie pamiętam nigdy tych zejść i tego wszystkiego dziadostwa. W sumie tędy chyba będzie dobrze? Nie, nie będzie dobrze. To jest tam wyżej dużo. Nie wiem, czy tędy właśnie nie trzeba wejść przypadkiem. Dawaj. Wydaje mi się, że tędy powinniśmy zajść, bo tędy jeszcze nie szłam. No, tak jak myślałam. Dobra, mamy krotoszczurki, troszeczkę roślin. A, i to nawet nie tędy jeszcze. Ale w sumie jakbyśmy spadli do wody, to by mi się to nawet pomogło. Mam tylko nadzieję, że tam się da plupnąć. Tak jest, dało się na szczęście. O, i tutaj chciałam się właśnie dostać. Tam będzie też golem na górze. Z nim bym się akurat spotykać nie chciała. Ale tak, musimy wejść tu. I bodajże chyba tutaj przejść. O, właśnie, mamy tutaj rzeczy. Mamy ukryty skarb 2, kiepski szeroki miecz, strzała. Nie jedna i esencja. Tam będzie chyba golem pokazany. Można go zobaczyć stąd? Można, więc tam nie idę nawet. Ukryty skarb 2. I teraz mam problem, bo nie wiem, gdzie jest ten skarb po tej notatce. Nie, 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 nie jedynkę chcemy. Dwójkę. Zejdź w dół i idź wzdłuż pionowej skały. Po około 100 metrach z prawej strony będzie jeszcze jedna droga prowadząca w górę. Ale ty idź dalej drogą wzdłuż skały. Okej. Okay. Wzdłuż pionowej skały. Chyba wiem nawet, o którą jaskinię chodzi. Czy tutaj nie było takiego... Właśnie nie chodzi o tą jaskinię... Z tym cieniostworem może? Nie wiem, bo po tych notatkach za bardzo się nie idzie zorientować. Tu była ta stara chata myśliwska. I tu była ta jaskinia. I to chyba było gdzieś tutaj powinno być. Oczywiście. Ukryty skarb 3. Wróć na miejsce rozpoczęcia poszukiwań, inaczej mówiąc do ujścia rzeki. Idź brzegiem do wysokiej góry. Dopłyń, jeśli umiesz, i do pierwszego wąwozu w skale. Znajdziesz się u wejścia do niewielkiej jaskini. Na końcu znajduje się czarny kamień. Obok niego schowałem część swojego skarbu. Dobrze. Okej. No nie myślałam, że jeszcze dzisiaj skarb zrobię. Ale się udało. Dobra, do początku swoich poszukiwań, czyli...
Podejrzewam, że do tego ujścia rzeki? Nie wiem. Ale chyba wiem, o którą jaskinkę nawet chodzi, więc... Po prostu się tam udam. I powinno to zadziałać. Tutaj była taka mikrojaskinka. Z tymi pajączkami właśnie. I wydaje mi się, że to tutaj. Tak, jest kamień. Ach, te jadowite pajęczaki. Odłamek skalny. I mamy skarb. Czy to wszystko? Tak, pora wracać do Ambrosiusa. Dobra. Okej, to nie było takie trudne, bo ja wam powiem, że nie mogłam, jak za pierwszym razem grałam, znaleźć tej drugiej notatki. Więc ją zcheatowałam dosłownie. No, powiem szczerze, że nie był wcale daleko od skarbu. Co do skarbu? Co tam? Czyżbyś go znalazł? Mogę mu dać nawet więcej. Tak, mam złoto. Oto twoja połowa. 300 sztuk złota. A więc cały skarb to 600. Nigdy bym nie pomyślał, że jesteś tak uczciwym człowiekiem. No cóż, dziękuję ci za pomoc. No i pięknie. To wiecie co, ja myślę, że nawet możemy jeszcze dzisiaj ewentualnie odpłynąć z Tamory. Na szybko do miasta się tepniemy. Do miasta. Ja potrzebuję zrobić handel. Hej. Duży handel. Wybierz bo ja mam sobie za dużo rzeczy. Dużo za dużo. Jeden miecz paladyna mogę oddać. Szpada mistrza. Nie potrzebuję wam ten błogosławiony. Tych kordelasów. Masakra. Wiecie, ja tego kompletnie nie potrzebuję. Kilofy to nie wiem, czy mi się akurat nie przydadzą. To wolałabym zostawić, bo niestety nie pamiętam. Lekka kusza mi wystarczy jedna. Strzały sobie zostawimy. Czarna ruda. Jedzenie zostaje. Amulety zostają. Tutaj po jednym. Tutaj te rzeczy. Książki to nie. Serducha, te skóry trzeba opchnąć. Będę ich miała jeszcze od cholery. Kieł błotnego węża, zębacza, błotnego węża skóry, żądła, skrzydła. Rogi cieniostwora to może sobie akurat bym zostawiła. Wiecie, no nie martwię się jakby pieniędzmi i nie martwię się, że tych rzeczy mi skądś zabraknie. Pióro do pisania wystarczy jedno, kufel do piwa w ogóle mi niepotrzebny, ostrze, surowa stal, muszelki są do otwarcia. Wypicia zawartej w nich wydzieliny. Skóry gada, mam ich zdecydowanie za dużo. Dobra, to już mogę sobie zostawić, myślę. Mioteł. Nie potrzebuję w ogóle tego. Złote jakieś pierścionki. Skręty, pusta butelka, zwykły nóż, ostry nóż. To jest do garbowania? Tak, to jeden nam wystarczy. Pióra, drzewiec. Sporo mam tych rzeczy typu sól i tak dalej. Czachszek nie potrzebujemy. Talerz, kubek. Topór drwala. I sakiewki mam jeszcze do otworzenia.
Dobra, będziemy tak szybciej otwierać, bo to zajmie milion lat. No i zobaczymy. Sporo złota. Dobra, jeszcze nam zostały te muszelki do otwarcia. Tylko gdzie one są? Tutaj są. Mamy perłę kolejną. I to nawet nie jedną. Nic tu nie ma. Nic tu no nie i ma. Dobra, jeszcze te dwie perełki możemy oddać. Wybierz sobie. No, dawaj stary. Dobra. No i miło bardzo. I jeszcze nam zostało tutaj pograć sobie z miczem w kości. Więc wydaje mi się, że ja sobie po prostu teraz prześpię się do wieczora, tak żeby on tutaj grał w karczmie. I po prostu pokażę wam, jak już z nim sobie wygram. Do 5 po południu. Chyba będzie idealnie. Tak jest. Dobrze, moi drodzy, to zrobimy sobie tutaj takiego pit stopa. Ja się z wami spotkam już, jak będę miała z nim ostatnią turę i zakończymy sobie na statku. Myślę, że przed rozmową z Gernotem jeszcze. Także ja sobie teraz z nim zagram i się spotkamy za niedługo. Rzuć kostką. Gerne. Bin schon gespannt, wie du würfelst. Czwórka. Verdammt, eine 2. Herr, mit den Goldstücken. Mist. Jetzt habe ich 400 Goldstücke verloren. Nee, das reicht mir. Such dir einen anderen zum Würfeln. Mir ist die Lust vergangen. No i pięknie, moi drodzy. W sensie udało nam się ograć Micza. A co za tym idzie, zadanie się już powinno wykonać. Jak najbardziej. Sprawdzamy profilaktycznie questy. List do rodziców to jest rozdział 3, Cenny olej rozdział 4, Rusznikarz rozdział 5, Paladyn rozdział 3 albo 4, Dziennik Xardasa to jeszcze, Lepszy pancerz, Złoto, Bitwa, Prowiant, Flota, Bosman, Pierścień Królewski, Gobliny, Kopacze, Miecz Poległego Paladyna, Cenna Księga, Zamieszki na Tamorze. No nic nas już tutaj nie trzyma. Wszystko, co potrzebne kupiłam, wszystko, co potrzebne sprzedałam, wszystko, co potrzebne zrobiłam, więc wracamy, moi drodzy, na południową plażę, czyli również i na statek i porozmawiamy sobie z Gernotem. Będziemy płynąć dalej. Jeżeli on tego nie... Lecimy z fabułką. Przed nami kolejna wyspa. Bruno jest znowu po stronie króla. Jak ci się to udało? Zabiłem orkowych najemników. Po czym subtelnie zasugerowałem Brunowi, że orkowie będą pragnąć zemsty. Był tak przestraszony, że przysiągł już nigdy nie występować przeciwko królowi. Musiałem też obiecać, że znajdę kopaczy do 3 kopalni tej Mei. Nie wiem skąd ich wezmę, ale przynajmniej Bruno wrócił do posłuszeństwa królowi. Mam nadzieję, że jego przysięgom można wierzyć. No dobrze. Przynajmniej, więcej już nie spróbuję zadawać się z orkami. A co tam z flotą? Flota tu była. I tutaj też się spotkała z kilkoma pirackimi okrętami. Piraci. Co było dalej? Orkowie wysadzili na wyspie swoich najemników, a później odpłynęli z piratami na wyspę Adarmos. To interesujące. Zmienili kurs. Wiesz, może, czego orkowie i piraci mogą szukać na Adarmos? Obawiam się, że nie. No dobrze. Więc będziemy musieli to wyjaśnić. Przypuszczam, że teraz popłyniemy na Adarmos. Dobrze przypuszczasz. Na wyspie jest gospodarstwo dużego właściciela ziemskiego. Zapytasz go i innych mieszkańców, gdzie popłynęła flota orków. Być może, będą też umieli wyjaśnić zagadkę piratów. Musimy wiedzieć, z jakiego powodu piraci połączyli się z orkami. W porządku. Porozmawiam z mieszkańcami. Dobrze, więc zaraz odpływamy. No i super, moi drodzy. Od razu nas wywali na Adarmos. A któż to nas odwiedził? Żołnierz króla. Nie sądziłem, że jeszcze tego doczekam. Co ty tutaj robisz? Jestem. KHM. W podróży i chciałbym się tutaj zaopatrzyć w prowiant. Nie rozśmieszaj mnie.
Kto przepływa pełne orków morze, tylko dlatego, by uzupełnić zapasy na wyspie. Nie próbuj mnie okłamywać, widzę to od razu. Dobrze, myślę, że można ci zaufać. Nazywam się Roland i przybyłem tu na Królewskim Okręcie Wojennym. Muszę się czegoś dowiedzieć. Przypłynąłeś okrętem wojennym. Myślałem, że wszystkie są już na dnie morza. Cóż, dobrze. Co chciałbyś się dowiedzieć? Muszę wiedzieć, jakie okręty ostatnio tu przypływały. Najlepiej zwróć się do Rosza, przywódcy najemników. Rządzi tą wyspą i oczywiście może ci powiedzieć o wiele więcej niż ja. Co? Najemnik rządzi tą wyspą? Tak. W wiosce przebywa teraz kilku najemników. Bądź więc ostrożny, nie znają się na żartach. To dziwne. Słyszałem, że rządzi tutaj właściciel ziemski. Co się stało? Ten ziemianin już dawno temu umarł. Po jego śmierci, wieśniacy wybrali mnie na starszego wioski i nawet jego najemnicy nie mieli nic przeciwko temu. Ale potem pojawił się na wyspie ten Rasz. Nie mam pojęcia skąd się wziął. Udało mu się nastawić najemników przeciwko mnie, więc teraz on rządzi wyspą. No dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że tą rozmowę będziemy kontynuować sobie w kolejnym odcinku. Mam wrażenie, że nie okradłam wszystkich, kogo mogłam na Tamorze. Ale to już taka pierdółka w sumie. I tak jeszcze nam to przyjdzie w sumie zrobić, damy radę. Nie będę już przedłużać, ponieważ ten odcinek się bardzo wydłużył, a ja i tak muszę część wyciąć z niego. W kolejnym odcinku zaczniemy od rozmowy ze starszym wioski. Nie mamy mapy tego miejsca, mamy mapę Tamory. Ale mamy sporo pieniążków, bo zrobiliśmy zakupki, zwykłą strzałę sobie założymy. No i co, ja nie będę już przedłużać. Dzięki Wam serdeczne za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film i myślę, że lecę już powoli się szykować do spania, bo już trochę się późna godzina zrobiła. Dzięki i cześć.